Sporo od pewnego czasu o tym mówię, a częściej na swoim kanale pokazuję efekty naturalnego zarządzania ruchem konia. To jest takiego powodowania końmi, które jest oparte o strukturę i hierarchię stadną, relacje między nimi i naturalne mechanizmy oddziaływania. Zasad stadnych, jak nas przekonują archeolodzy, antropolodzy, znawcy natury koni, kształtowanych ponoć od dobrych 40 milionów lat, czyli od czasu, kiedy to przodkowie konia na dobre wyszli z lasu na rozległe stepy i sawanny Ameryki Północnej. Wcześniej, jako malutkie stworzenia mierzące od około 30 do 50 cm wzrostu, jakieś 75 do 70 milionów lat temu buszowały z powodzeniem po lasach. Później zapragnęły przestrzeni, a gdy wyszły z lasu, nieco podrosły i kształtowały strukturę stadną, najwłaściwiej zapewniającą możliwość przetrwania. Skoro ich potomkowie żyją po dziś dzień i mają się dobrze, wyjście z lasu i wypracowanie struktury stadnej było strzałem w dziesiątkę. Obcowaniu z końmi i jeździe konnej towarzyszy zaś wiele mitów. Jeden z nich, krążący po wielu stajniach, mówi, że niebezpieczna czy wręcz ryzykowna jest jazda z wykorzystaniem koni, które między codzienną pracą z jakiegoś powodu zaliczą 3-4 dni pauzy. Są wtedy niespokojne i nabuzowane energią, dosiadane po przerwie sprawiają jeźdźcom wiele kłopotu, nie podporządkowują się należycie i nie współpracują. Uciekają spod pomocy i potrafią niekontrolowanymi galopami, brykami i strzałami za to pozbyć się jeźdźca na dobre. Dłuższy odpoczynek i gromadzenie energii faktycznie mogą takim objawom sprzyjać. Ja jednak zawsze uważałem, że poziom wyszkolenia, sposób, w jaki kształtujemy świadomość konia, jaki schemat postępowania i reagowania na nasze prośby i polecenia wdrukujemy w świadomość konia, takich rezultatów możemy oczekiwać zarówno w jeździe codziennej, jak i po dłuższej przerwie. Oczywiście nie odważę się sprawdzenia poprawności takiego założenia na obcym koniu, choćby z tego powodu, że cudzych koni nie szkolę, a co za tym idzie, nie mogę liczyć na poprawne zachowanie konia będące następstwem jego szkoleniowego przygotowania. Za to nadarza się zgoła odmienna okoliczność. Z racji drobnych problemów zdrowotnych, z jakimi borykałem się ostatnio i nakazu lekarza, od ponad miesiąca nie dosiadam moich koni. Dziś jest dobra okazja do potwierdzenia, czy gruntowne wyszkolenie konia, nierzadko mocno odbiegające od jego pierwotnych instynktów, tak często przecież nam zagrażających, okażą się silniejsze i dające pełne poczucie bezpieczeństwa w czasie jazdy. Aby eksperyment miał dodatkowy smaczek, ruszam po miesięcznej przerwie w teren na koniu nieokiełznanym. No to w drogę!
Kamera 360. Się rozciągnąć.